Cześć, witamy w kolejnym odcinku na podnośniku Toyota. Tutaj właścicielka mówiła, że na coś najechała, czy w coś cofała, nie wiem, mniejsza z tym, żeby sprawdzić samochód, bo dziwnie się prowadzi. I co jeszcze mówiła? A tłumnik wisiał, obijał, tłukł się tłumnik i coś tam z tyłu jeszcze znaleźliście? Więcej tam nic nie było. Tak, z tyłu nic nie znaleźliśmy takiego niepokojącego, natomiast z przodu tutaj podczas weryfikacji auta, sprawdzania znaleźliśmy coś takiego, że ten wahacz jest tutaj krzywy. Tak, on jest wyłamany. Gdzieś tutaj było widać nawet takie przyłamanie, ślad, w którym albo ktoś na coś tutaj w tym miejscu najechał, zawiesił się i złamał ten wahacz razem ze szworzeniem, bo szworzeń też jest wyłamany. Albo dojechał do czegoś, no mniejsza z tym. To już jest nieważne, w każdym razie wahacz jest krzywy. Tutaj postanowiliśmy zmienić dwa wahacze. Bo tu jest wyrąbana, tak? Tu jest kolejka, tak? Pan podniósł, to byśmy pokazali. Kurka, ale się leje. Czyli ta tulejka, ale że jest wyrąbana, bo tu w środku? Tak, w środku. Czyli tutaj, gdzie śruba wchodzi, tak? To jest już. A, tutaj, gdzie śruba wchodzi, tam jest wybite. Dobra, a ta tylnia jak? Prawda? Ta tylnia w miarę. Niech pan ten zablokuje, bo zobaczcie, jest pęknięta. I ruszy. O, o, pęknięta jest. Jest też pęknięta. W stworzeniach wyglądał nieźle. A tu widzę, trzeba było ciąć, bo śruba była co? Zapieczona. Tutaj tak wizualnie wam pokażę, tutaj ten wahacz jest tutaj, tą linię ma prostą. Tamten widzieliście, jak banan wyglądał. Jest bardzo skorodowany. Przypuszczam, że to może być jeszcze od nowości oryginalny wahacz. Auto jest z 2004 roku. I tak, ze strony lewej poszło wszystko do paniaśku, gładko, prosto i przyjemnie. Prócz tego, że trzeba tutaj ciąć stworzenia. Ale ze strony prawej coś się narobiło. Dziadostwo. Co, panie Jaśku, się tutaj stało? Przyszedł Michał i zepsuł. Co Michał zepsuł? Zapieczona śruba w tulejce. Czyli tutaj, żeby odkręcić ten wahacz, jeszcze może szybko powiem, i ze stworzeniem trzeba tak, tą śrubę, co cięliśmy, trzeba ją wykręcić, wybić, trzeba odkręcić tą śrubę, gwint jest tutaj w kołysce, tu wykręcamy, teoretycznie mówię wszystko, tak samo tutaj, tą wykręcamy i powinno w zasadzie wyjść. Czy śrubę i po robocie. W czym wy widzicie problem? W Toyocie. I co tutaj się stało, powiedzcie? Co, no zapieczona jest pewnie w tulejce śruba. Czyli tutaj? A nie, bo tu się kręci z tulejką razem? Znaczy jeszcze nie. W ogóle nie. Albo będzie tu przypieczone i na gwincie, albo no nie, no w każdym razie tak siedzi, że się jej nie da ruszyć. No i już się obrobiła delikatnie sześciokąt tutaj. No. Więc albo będziemy to jakoś próbować męczyć na aucie, a jak nie, to trzeba będzie zamontować. A jakbyśmy ją próbowali podgrzać od łebka, parę razy i wystudzić? Też będziemy jeszcze tak próbować, a jak nie, no to będziemy pewnie opuszczać kołyskę, żeby było jakieś lepsze dojście, cięcie. A druga cianie. Poszła? Druga pójdzie, bo tam druga to nie będzie. A to co Magda mówiła, że trzy śruby? No raz, dwa, trzy. Ale że trzy śruby, domyślam, że trzy śruby padły. A to trzy śruby, i chodziło o to, że trzy śruby są do wyjęcia i po wahaczu, po robocie. No. Z tym, że jedna nas tutaj przytrzymała. Chyba, że te. Jedno policzyła tamtego stworzenia do cięcia. Aha. Tu jest drugie do cięcia. No. No może trzecią tą policzyła. To może nie pójdzie. Może panie Jaśku. Jak nie. Panie Jaśku, spróbujmy tą, czy pójdzie od razu. Jak ma pan tutaj klucz ten? Jak nie pójdzie, gdzieś? To nagrywamy film, jak Magda wyciąga kołyskę, a nie jak zmienia oponę. Dokładnie, bo dzisiaj powiem szczerze, miał być film, jak Magda demontuje oponę, czy tam zmienia oponę. Natomiast, o, wrócił boski. Poszła? Poszła. Boski, na chwilę brakło ciebie, kierownika. Mi robota się chuj z pana robiło. Co jest to? Śruba nie chce iść. A tam pasek spadł. No i chuj. Ale dobrze, że co nie spadło. W końcu. No. To na pasku jest rożo. Śrubokręt zasłonę, odpowiedzieli śrubokręt zasłonę. Boski, co tutaj będziemy robić, bo ta śruba nie chce nam ruszyć. Ja bym grzał tu. A?
A jak nie to kołuska wymienić jeszcze przy okazji? No. Ja tak raz robiłem... Z Boskim nie mam miękkiej gry, bo Boski by wymienił. Ja, jest... ja tak raz robiłem Lacetona chyba, czy AWO, w Oplu i ten. Lacetona chodzi do Lacetti? Lacetti, udupcyła się śruba tu i tu. I co? Kołuskę zmieniliśmy. Nową używaną. Nową zyskim przebiegiem. To samo w trafiku też miałem właśnie kiedyś. To się urwała śruba. No co, próbujemy to podgrzać. A jak już na kołuski szukacie? Ja już na kołyski. Demontować. Ale jest tragiczna też kołyska. Kołyska też nie jest nie, dobra. Jest taka, że... W ogóle tutaj... To jest tragiczna, ale nie widzicie, jak tego... wygląda konserwacja. A widziałeś tą pluję w Bahaczu? Widziałem. Jak pływa? Ale pływa jak pływa? No tak, pływa, bo jest woda. Pływa, bo jest wyjebana. Tak. Czekaj, nie, czy teraz... Nie, teraz nie czuję. Jak ruszaliśmy łyżką, to gonił Bahacz góra dół. No. Tutaj konserwacja też jest zrobiona jako czarodziejka jakaś, maskownica. Tu schodzi już. No. Od soli. Od soli, no. Solniczka. Solniczka. Dobra, my próbujemy to grzać, demontować i zaraz wam powiem, czy to wyszło, czy to nie wyszło. Jakoś wyjdzie, ale jeszcze nie wiadomo, jakimi nakładami prac. Wyszło coś tu? Nie wychodzi, tu lejka. Ale coś tu wychodzi. Ale tu lejka trzyma. I nie wychodzi nic. Podgrzej jeszcze ją może, co? Ale tu lejka trzyma. Tu. To puszczę moją stronę. No ale jakbym śrubę parę razy podgrzał, to nie puściłaby? A kamera już... Czemu remont? Opolnie. I tak, Panieczku, obróci pan to, żeby mógł sobie nagrać w dół. Niestety, ale tutaj Toyota z nami nie chce współpracować. Tutaj jest tak, śrubę ruszyliśmy, natomiast tutaj w tej tulejce, tam jest taka tulejka metalowa, śruba się do niej zapiekła i wykręcając ona rozpycha to gniazdo. I mieliśmy teraz dwie opcje, jeszcze dwie. Albo próbować tutaj grzać, tutaj zrobiłem taki otworek rewizyjny, który zastawam, podgrzałem tą śrubę, po czym już dało się kręcić, natomiast tutaj tulejki nie było jak dojść. Popatrzcie, co się znajdowało w środku wahacza. To wszystko było to. Nowe wahacze są już poprawione. Zaraz wam pokażę. O. Jedna wielka korozja. To już wiem dlaczego nikt tego nigdy nie wymieniał. Dłoń jest złamany. Odgięty jest dosyć mocno. Mamy nowy. Pokażę paniaszku może nowy dla porównania. Tak samo sobie leżały. W tą samą stronę. Nie tak. Korzeń. Tylko położyć go. O, voilà. I popatrzcie się, jaki tutaj ten wahacz jest praktycznie prostytki, a ten jest, idzie jajeczko w górę. Łódka taka jest zrobiona. W tym miejscu prawdopodobnie jest skrzywienie. Także konstrukcja poprawiona. Tutaj mamy zabudowaną część wahacza. Tutaj już mamy otwartą. Tutaj już nie ma prawa zbierać się. To tu się nazbierało. I tak, tutaj ucięliśmy wahacz po to, żebyśmy mogli się dostać, żeby tutaj wyciąć tą śrubę, wykręcić ją i wtedy już zastosować nową śrubę, nowy wahacz założyć, no i tą dziurkę zaspawać. Także nie jest to szybka akcja, trzy śruby i po robocie. I tak, po kilkudziesięciu minutach udało nam się dotrzeć do tulejki, przez którą wymiana wahacza z 20 minut
przedłużyła się do ponad godziny, jeszcze nie jest wyciągnięty. Widzicie? Tutaj mamy śrubę, a ta śruba w środku ma gwint. I teraz ta tulejka powinna stać, a śruba nam się powinna wykręcić. Jak po wykręceniu śruby, ona powinna ta tulejka spaść. Natomiast ta tulejka jest skorodowana i tak jakby najłatwiej powiedzieć, zespawana do śruby. I my kręcąc kluczem, żeby wykręcić, to ona nie wychodzi nam, tylko razem z tulejką rozpycha ten otwór. Dlatego musieliśmy to uciąć najpierw tutaj wahacz, wyciągnąć go, naciąć go z jednej strony, obrócić, naciąć go z drugiej strony, obrócić, naciąć go z trzeciej strony, wydłubać obudowę metalową, następnie rozciąć tutaj samą tą gumę, gumę ściągnąć i teraz będziemy albo grzać, tak Panieszku? Będziemy grzać i będziemy ją wykręcać. Tutaj będziemy puścić rdza, tak. Tutaj będziemy trzymać kleszczami zaciskowymi po grzaniu, a Pan Jasiek będzie próbował kręcić to. Także tutaj pierwsza próba była tutaj zrobienie otworku rewizyjnego. Tutaj grzaliśmy od środka. To już puściło, że dało się w ogóle kręcić. Natomiast jeden rozwiązany problem, pokazał nam drugi, że ta śruba dojrzeć była zapieczona w tym gwincie, w tej tutaj wewnętrznej nakrętce, to jeszcze na całej długości jest zapieczona w tej tulejce. Teraz grzejemy palnikiem, tutaj musimy sobie zabezpieczyć te elementy gumowe i będziemy ją po kolei wykręcać. Nie pan ten kręci, pan Jaśku? Teraz podgrzewamy tą tulejkę, żeby nam rozszerzyć jej ścianki. I teraz opiera nam się tutaj o bok, a śruba nam wychodzi. Ten była zapisana. Nie, nie pan czeka, bo stanęła. Stanęła. Ja bym teraz ją poobstukiwał. O, tutaj jednak musieliśmy przyciąć na pół. Popatrzcie, jak to się wprasowało w to. Ruszyło, natomiast tutaj śruba obrobiła się. Teraz sprawdzimy, czy gwint nie został tutaj w środku uszkodzony. O, tak wyglądała korozja na tej śrubie. Widzicie, jaka zardzewiała? Teraz będziemy wyciągać drugą. Teraz zobaczymy, o, widzicie, co się stało z gwintem? Teraz jedno jest ciekawe, jak w środku. Trzeba będzie tutaj poprawić gwintownikiem. Spróbuję przez tą śrubę tutaj otwór włożyć, gwintownik i ją i otwór poprawić. Toyota na geometrii, więc operacja się udała. Tutaj nie powiem, bo ta śruba przy demontażu wahacza wybrała nam niezłe jaja za przeproszeniem. No trochę więcej czasu musieliśmy poświęcić na wymianę tego wahacza, trochę się ukombinować, popodgrzewać. Tak to niestety wygląda w życiu. Bardzo często w starszych samochodach takie rzeczy się zdarzają. Piszcie w komentarzach, czy też to z pozornie prostej wymiany i szybkiej roboty też wam się tak to przedłuża. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.